Kolejne uchwały propozycji zarządu z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie kolejnej listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy Uzmienia do 2013. Merytoryczna treść uchwały. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się kwotę przyznaną na zadania priorytetowe pod nazwą wymiana asfaltowej na wierzchni Wojska Szkoła Podstawowa 25 z kwoty 45 tysięcy na 2 tysiące złotych. Paragraf drugi. Przenosi się kwotę 3850 zł z zadania priorytetowego pod nazwą informacja i łączność z mieszkańcami lub gazetki dzielnicowej Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa na zadanie priorytetowe pod nazwą organizacja Święta Dzielnicy Ósmej, współfinansowanie zadania powierzonego realizator Centrum Młodzieży im. Dr. Henryka Jurna. Paragraf trzeci. Przenosi się kwotę 5500 zł zadania priorytetowego pod nazwą informacja i łączność z mieszkańcami, redakcja Gazetki Dzielnicowej, Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa na zadanie priorytetowe pod nazwą opracowanie dokumentacji projektowej remont wojska przy Szkole Podstawowej nr 62 w Świętokrzyskowie nr 1. Paragraf 4. Przenosi się kwotę 4000 zł z rezerwy zadań priorytetowych na zadanie priorytetowe pod nazwą Gdynieckie Koncerty Oddalone Dom Kultury Podróże. Paragraf 5. Przeznacza się kwotę 2200 zł z rezerwy zadań priorytetowych na zadanie priorytetowe pod nazwą remont parkingu przy Szkole Podstawowej nr 133 Zespół Szkolny Przedszkolny nr 8. Paragraf 6. Przeznacza się kwotę 2000 zł z rezerwy zadań priorytetowych na zadanie priorytetowe pod nazwą kursy komputerowe dla seniorów realizator Domu Kultury Podróży. Paragraf 8. Przeznacza się kwotę 2000 zł z rezerwy zadań priorytetowych na zadanie priorytetowe pod nazwą zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu miasta Krakowa organizacja. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie dnia podjęcia. Wynik ustalony zarządu 4 razy przeciwnego 3 miesięcy. Uzasadnienie. Dokonuje się korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy Ósmej na rok 2013. Dziękuję. Panie Burmistrzu, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Piotrze. Ja chciałbym podziękować oczywiście za dofinansowanie Święta Dzielnicy i za zwrócenie uwagi na te gdynieckie koncerty organowe i wspomożenie Pana Wodą. Natomiast no, chciałbym formalnie powiedzieć, że Komisja Kultury jest komisją merytoryczną, która takimi rzeczami się zajmuje. A Komisja Kultury formalnie udzieliła zarządowi pełnomocy ustawowej. Ale korekty budżetem, panie pierwszy, zajmuje się tutaj w Radzie Zarząd. Czasami to są priorytety, no i po prostu jak najszybciej z tym. Komisja też nie zawsze się zbiera, a po drugie mówię, no szanowni Państwo, mamy już wcześniej. Święto Dzielnicy, panie Piotrze, jest w czerwcu, także czasu, jak się pan przewodniczący orientuje, mamy bardzo mało. A tutaj z koncertami tak samo, no, po prostu zanim to jeszcze przyjdzie, niektóre przez zarządzenie, no to trochę czasu minie. Tym bardziej, że te środki, które idą na Święto Dzielnicy, to chciałam powiedzieć, że to są środki z druku gazetki dzielnicowej, które są już w budżecie, druk gazetki dzielnicowej był w budżecie i te środki pójdą na dwa czytania w Radzie Miasta. Więc to nie jest takie proste, zanim wniosek wyjdzie z dzielnicy, zanim wróci od realizatora i przejdzie, to miną prawie 2 miesiące, więc to jest ostatni moment na to, żeby te środki jeszcze przed wakacjami ja po prostu były. Nie ma problemu formalnego, że ja chciałem zauważyć. Nie ma problemu formalnego. Projekt uchwały może przygotować zarząd, komisja lub uchwała rady. Ale chodzi mi o formę. Nie, czy ktoś jeszcze w tej kwestii padł? Ja jeszcze nie skończyłem. Aha, proszę bardzo. Formalnie jest problem. Na podstawie kodeksu towarzyskiego. Wow. I honorowego. Po prostu trzeba zadzwonić, poinformować, że jest taka sprawa. Ze mną albo po prostu no, jako przewodniczący Komisji Kultury przynajmniej powiadomić, jeżeli nie przedyskutować tej sprawy. Wielokrotnie tutaj pan przewodniczący zresztą przed chwilą powiedział, że zarząd podjął decyzję po zasięgnięciu opinii z
radnym z danego okręgu oraz przewodniczącym komisji. Tutaj niestety zostało to pominięte i uważam, że jest to może pan poprawkę wprowadzić, że nie chce pan na te koncerty wziąć. Może nie na co nie. Podziękowałem, ale bardzo bym prosił, aby na przyszłość takie rzeczy jednak jest. Dobrze, ja zadam komisji, panie przewodniczący, zadam pytanie, czy pan przewodniczący w tej kwestii konsultował się z zarządem? Odbijam piłeczkę. Czy pan przyszedł zapytać, czy są jeszcze jakieś rezerwy? Ma pan pomysł, żeby dać na koncert w tej Izbie? Formalnie nie otrzymałem takiego... Ja pytam, czy pan przewodniczący Komisji Kultury z tym wnioskiem wystąpił? To ja też odbijam piłeczkę i zapytam... Światło Święcie, dzielnicy, panie przewodniczący, tak samo. Czy pan jest na etapie, jakim pan jest w etapie, jeżeli chodzi o Święto Dzielnicy organizacyjnie? Jestem na bieżącym etapie. Dobrze, to o tym podyskutujemy w kuluarach. Natomiast ja też chciałbym, czy pan przewodniczący mnie zapytał, czy środki na Święto Dzielnicy są wystarczające, czy nie. Panie Piotrze, zarząd trzyma rękę na pulsie. Jak pan wie, mamy 17 kwietnia. Pan przewodniczący był na zarządzie i dyskutował na temat Święta Dzielnicy. Inaczej zapytam, czy pan przewodniczący wie w ogóle, kiedy jest Święta Dzielnicy w tym roku? Na temat Święta Dzielnicy. I gdzie? Chciałem powiedzieć, bo był u pana dyrektora, ale kiedy przynajmniej, panie przewodniczący, czy pan wie? Komisji Kultury. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Waldemar Statek i... Mam pytanie pan pierwszego. Kota 40 tysięcy, to jest najważniejsze. Co się dzieje z wykonane zdanie? Czy to jest porządkowa uchwała? Bo my z tych 45 tysięcy daliśmy 43 na bieżnie w Siedzinie. 45 i zostały dwa. One nie zostały wprowadzone, więc trzeba... Taka porządkowa uchwała, żeby te 2000 zostały na tym zadaniu w szkole 25. W Siedzinie brakowało tylko bieżni, albo inna szkoła została boiska. Ale nie będzie miała to problem. Będzie miała to problem. Miasta, ze środków miasta, to jest tylko porządkowo po prostu. Myśmy to zmienili na poprzedniej sesji. Zadanie będzie wykonane. Tak. Tylko porządkowo. Pan Kasia. To 40 było wcześniej zdane niż to. Tak. Gdzie jest zginął? Nie, w Siedzinie już tam. A, to się sesję. Tam powinien być jeszcze taki zapis, że te 2000 pozostają, dlatego... Zizi nie widział po prostu, no i dlatego trzeba ewidentnie było to wykazać. Nie wiadomo, że potem następną, ale to jest okej. Dobrze, czy ktoś z państwa jeszcze? Pan Maciej. Ja chciałbym panu radnemu powiedzieć, że pan radny się dziwnie, że użyje takiego słowa, że tu prawda, daliśmy na koncerty i pan radny o tym nie wiedział. Więc ja chcę powiedzieć panu radnemu, że te środki daliśmy, prawda, ze środków, które wcześniej były w komisji, które mam naszym przewodniczącym. Chciałbym poinformować, że pan przewodniczący przedyskutował tę sprawę ze mną. Tak samo panie Macieju, że mogę uzupełnić również o kursach komputerowych. No ale to akurat nie na koncert. To jest kwota, którą chcesz na 4 czy 5 koncertów, a nie 5 minimum, plus jeszcze z tego, co się orientujemy, no to Dom Kultury będzie też tutaj coś finansował, także minimum 5 się mówi na przełomie, panie przewodniczący, lipiec-sierpień. Ja chciałem oczywiście też dodać, jeśli mogę. Dziękuję panu przewodniczącemu Komisji Informacji za taką przychylną się stosunku do innych kulturalnych personelów dzielnictwa, które są ogólnie na formalnie, przynajmniej telefon do przewodniczącego Komisji Kultury. Ale przewodniczący komisji radny musi żyć, gdzie są środki, co zostaje. Dwa co te środki, a nie tak. Bo ja nie wiedziałem. Dokładnie, to się z Krzysztofem zgadza. Mówię, nikt tego nie zabiera. To wszystkie te pieniążki, które są, panie przewodniczący, są do wglądu tutaj u pani. Zawsze można podejść i zobaczyć, ile jeszcze nam zostało. Mam pomysł taki, przedyskutujemy, zrealizujemy. Nie było czegoś takiego. Po drugie, tak jak już tu pani Marta powiedziała, czas nas zgodzi. Niektóre są już pozwolenie do czytania, niektóre zarządzenie. Zarządzenie, przepraszam. Panie przewodniczący, i wicemerce. Dobrze, czy ktoś z pani, panów radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Dobry wieczór.
Nie ma chętnych zabiegów. Szanowni Państwo, podam głosowanie. Ten projekt uchwały Państwa jest za przyjęciem. Proszę o głosowanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, piętnaście. Dziękuję. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Raz. Dziękuję. Jeden, że na podium. Za. Się wstrzymał. Tak? Pan Maciej. Dobra, stwierdzam, że Rada Finansów.